W skrablach don't w ogóle. Follow me! Nie śledź mnie! To w sklepie. Ej, i powiem wam, złożyłem właśnie podobne słowo. Naprawdę? Tak, tylko końcówkę zmieniłem. Okej, no dobra. Pax ogólnie teraz muszę na chwilę. Teraz tylko jest trąbką. Pax jest trąbką? To Syl jest trąbką. Dobra. O, ale to zrobiłem. Odciszam się, jesteś szmatą. Jesteś szmatą. Ja? Słyszałeś, ty, ja? No tak, ty. Ale no tak, ja. Ty zaatakowałeś. Ale mnie obraził ktoś. Dobra, ale to nie pierwszy raz. No, ty szmato. Rudy, ty. Dobrze ci tak. Ale mi cwajaczek tutaj już... Ogólnie było napisane, że jak weźmiemy inne trasy, to będzie face to face prawie. Ja idę na gdzie lewo. Tak było napisane? Ja... On tak wymyślił. Idzie po milion. Tuśniąc, idę po milion. Dobra, jadę. Let's go! Let's go, papen! No, ej, powiem wam, że jak gram sobie tego Fallouta 4 dalej, to podoba mi się. Pograłbym w nowego Fallouta, jakby zrobili bardzo chętnie. Ja bym pograł. Masz 76. Nowego... Że ładny jest, taki Skyrimek trochę inny po prostu. Co bym pograł nowego, tylko nie... A, nie, ja tylko Skyrimek. Warcrafta i Starcrafta nowego bym pograł. Fallout jest bardzo przyjemny. Skyrimek. A właśnie, kiedy Anniversary Edition, panie Hagaty? A nie wiem, na razie nie ten. O, dostałem zaproszenie do gry wieloosobowej od Twitch, coś tam. Ja też, już dawno temu. O, teraz dostałem. Ale kokson. Idę po milion. Bach, Mozart, Chopin, Bachus. Lubimy Bachusa. O, pamiętam ten film. No, do tego nawiązałem. Pamiętasz? Jan jeszcze Sebastian. Na starym mieszkaniu. Ale już niedawno czegoś takiego nie powtórzyli, chłopaki. Trzeba kiedyś go bachnąć. Sylo, słuchaj. Co? Ja już nie powtórzę. Krakowa. Nie no, powtórzysz no. Tylko... No tak, Szepard. Właśnie, Sylo, bo ja czekaj, czekam. Czekaj. No, ja czekam. Ja mam w planach Energylandię odwiedzić. Pojedziesz też ze mną? Gdzie, co? Do Energylandia. Mogę ci podtrzymać plesek, jak będziesz jeździł. No dobra. Chciał. A browara tam się napijamy też. A co, się boisz tego trochę, czy nie? Ja po prostu nie lubię takich rzeczy, w sensie... Ja też, nie, mnie to nie bawi jakoś, nie bawi mnie szczerze, to, no, w sensie... Zbieram. Dla mnie szczytem takiej adrenaliny było na przykład jazda z Paxem na konikach, na tej, na karuzeli. Dobra, ale kolejna rzecz, macie jakieś bungie fajne w Krakowie? Co mamy? Bungie. Tak, mamy bungo, to może skończyć ze spadochronu. Właśnie no, chcę zrobić mamy bungee Energylandię. A czemu nie jest spadochron, tylko bungee jakieś zawalone? Szmato! Też, jak poleciał chłop! Co ale, jest? Ale kręgle się tam odjadzie. No. Planuję taki trik porobić. I może se przyjadę przy okazji, to zrobię i se to chłop z tunty planuje IRL. Ty, a ja się co pytam, Sylo, bo pamiętaj, jakby ja ci już dawno mówiłem, dalej czekam. A kiedy na skałki? A no, ale taki IRL skałki, w sensie do wspinaczki. Ale na ściankę no, spinaczkę, na ściankę, no. A tu bardzo chętnie pokażę wam wszystko, tak, jak się chodzi. Po odcinku, chłopaki, pogadamy. Wszystko wam pokażę, jak chodzić ładnie. Jak do skałki się wychodzi. Ha, ja bym poszedł, ja bardzo chętnie bym poszedł na jakieś takie aktywności fizyczne, szczerze. Ty, to boczek możesz pójść co najwyżej teraz, nie wiem, kanapkę sobie zrobić z ogórkiem. Maria święta. A wiesz co będę jadł dzisiaj na obiad? Parówki, ale takie najbardziej... Normalne? Tak, najbardziej takie, kupuję. Sylo, ja kupuję wszystko takie właśnie typowo... Jedzenie pod dziecięce, bo są najzdrowsze. Kup sobie słoiczki takie małe, jak są dla dzieci. Zjadłem gerbery. Kup sobie, Jezu, kup sobie. To jest gówno niedobre, jak ty to zjadłeś, boczek? Dobre jest, powiem ci. Ale gerber, to jest dobre, wiesz jak gerber smakuje? To jest jak farsz jak do naleśników. Jak soczek, bo ja te słodkie. To smakuje dosłownie jak kubuś, tylko że jest w formie takiej papki małej. No i tyle. To jest jedyna różnica, to jest forma podania. No to jest jak farsz do naleśników trochę. Też. Kiedyś dla Franka kupowała jakiś taki królik, czy coś tam było. Bo są to takie, Jezu, wiesz, pamiętam jak kaszki mój brat jadł. A, Franek nie chce. Też jadłem kaszki. I ona gada, Franek nie chce, to ten, to sobie spróbuj.
To zjedz ten słoiczek, chłopie. Ja wziąłem sobie łyżeczkę, myślałem, że się zżyga. Mnie tak wódka nie skrzywiła, jak to, chłopie, to jest... Ale ty może jakieś, wiesz... To widać jakie, ma, widać jak ogólnie, jakie masz podobania. A ty nie wziąłeś w ogóle takich, że słonych przekąsek? Tak, tak, tak. A, ty, ja o słodkich mówię. Wódka mnie tak nie skrzywiła, jak to... Ale no, były mocne. No, ty szchoga, ty jedź szybciej. Nie, ale te słodkie są dobre, te kaszki na przykład są bardzo spoko. Ja nie lubię kaszki. Takie bez smaku trochę. Ja nie lubię, no takie mdłe są strasznie, nie lubię. No. Uważaj. Ale nie przejeżdżaj mi tak. Ale patrz, poleciał. Dawaj go. Dawaj go, masz duży teraz fajny teren. Zobacz, a możesz mnie zostawić spokojnie. Daj boost! Zbiera wszystkie fragmenty listu, mi się wyświetliło ten gość, co zapraszał przed chwilą. No, listy się zbiera, listy DM. A, no to ten, co się musi pewnie zespawnować sobie. Nie. Bez sensu. Ale achievementy. Ej, w ogóle robione. Możesz sobie sprawdzić, jakie rzeczy się zrobiło w sensie takich kolekcjonerskich w online? Niektóre rzeczy można, ale nie wszystkie. Trzeba byłoby sprawdzać, bo wiesz, bo jak zrobisz pewną rzecz w online kolekcjonerską, to dostajesz na przykład tak. A dodatkowo dostajesz na przykład jakąś figurkę gdzieś, albo... Nie, to najnowszym tylko tym update'cie jest tak. Masz jeszcze coś takiego pod M-kom, jest jeden taki opis, gdzie pokazuje ci te kolekcjonerki niektóre, czy masz zebrane, ile masz zebranych tych kolekcjonerek. Ty jesteś twardy! Ej, ty no rudy proste. Pojechał do przodu! No proszę, śmieciu, ty rudy! Ty boczku raczej! Ale ci skręcę ci dupę! Maciarzu jeden, spróbuj mi kiedyś powiedzieć, że ty drugi miejscu jestem! Ale ty nie zaatakowałeś, ja byłem na pierwszym, Sylo! Co jest? No, gówno! Ja boczku, nie rozumiem ty, teraz! Szmato! Śmieciu jeden! Ale będziesz robiony teraz na drutach, chłopie, cię porobię. Ej, za atakowałeś mnie, chłopie, przez, nie wiem, 10 sekund tam. No ale jechałeś na pierwszym miejscu, Rudy wyjechał na pierwszy, to Rudego atakowałeś. No, no i ci oddałem, no i no, o co chodzi? No, oddałeś, do końca trzymałeś boczku, no, ty jeden, tfu ci w pysk. Dobra. Maksymalny zakurn. Dzięki za tłumaczenie, panie Pax. Maksymalny wykręceniec, proszę bardzo. Maksymalny wykręceniec, to Sylo. Odklejeniec chyba. Wykręceniec. Wyklejeniec. Sklejeniec chyba powinien być. Wiecie, też. Mhm. Mieszkam tam, gdzie mieszkam. Na dzielnicy, wiem, jakiej mieszkam, takiej sobie mieszkam. No, nieważne, co to ma do zakrętu, po prostu tak jest. Przyjmij to za prawdę, Paksie. Czemu ty stanąłeś, kogaczy? I muszę też tak działać. Robiłem cosplay Syla. W ogóle. O nie, ale mnie ktoś zaraz w dupsko. Nie, ja cię przelecę. O Jezus! Ejo. Nie Paks, nie Paks! Nie. Ogarniemy. Nie, boczek nawet nie dotyka. Nie. Co jest grane, ty? Ogarniemy. Nie! Co jest? Ktoś tu chyba nie ogarnął. Jak się on rozwalił? Trzeba to powiedzieć. Dostałem boosta w dół. Na spikowanie centralnie jakby twarzą. Ajajaj. Boże, to jak dzik w agres. Tu dużo jest tych slowków bardzo. Nie! Ale żeby mnie syknął. No. Proszę go się tam cykać. Proszę się cykać. Nie będziemy się cykać. Boże, cały czas mnie to iść turcha, no. No ty za każdym razem się zatrzymujesz przede mną na tych wyskoczniach. Ty, co jest? Boczek, ty doleciałem teraz przez ciebie, bo czekaj, ty! Mówiłem ci! Sylo, to jego wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czeto, błagam najświętszego Syla! Ajajaj! Szczyla! Ty boczku, ty! Pax tutaj jest nietknięty, panowie, cały czas. Zostaw mnie! Nie, zostawię go! Dawaj mu tam! Idź po milion! Nie dolecisz! Nie doleciałeś? Nie doleciałem. Deskę taką pełną mięs, nie? I 8 dużych mięs mieliśmy, brzyki kozackie. Ja nie wiem, o czym ty w ogóle sobie teraz mówisz. Ja też nie wiem. Szwejku, jeszcze ta historia z poprzedniego odcinka. On wrócił do tamtej historii. Ale nie. Sprzed trzech odcinków, widzowie, jak coś. Ogólnie, Szwejku jest dobre jedzenie, koniec. Cicho, Rudy, ja tu zasięgnik teraz. Przecież on mówi! Bo widz tak sztucznie robi content, rozumiem, okej. Okay, tak, widz jak nie zobaczy wszystkie odcinki, to nie będzie wiedział, o co chodzi, nie? Jaj, to jest najgorzej, jeżeli pogląda wszystkie odcinki, dalej nie będzie wiedział, o co chodzi. Jest na poziomie contentu z Avengersów, rozumiecie? Jak nie obejrzycie którejś części, to nie wiecie, o co chodzi. To nie jest jak tego i to. Że wiesz, że tak jest, odcinek w miesiącu i wiesz, o co chodzi w całym serialu, tylko tutaj musisz wszystko obejrzeć. Dokładnie tak.
Avengersi, to jest to. A Emek, halo, wiesz, Marvel? Czekamy, czekamy na propozycję pracy dla Styla. Bardziej w Lostów poszedł, nie? Czyli to, coś w stylu, no, pooglądaj tak, wszystko, tak, i dalej nie wiesz, o co chodzi, więc... No tak, no, ale nie, no w sumie Marvela to jest w sumie dokładnie też, tak? Wszystko, wszystko podobne, ale w Marvelu, ale w sumie... nie musisz wiedzieć. Może ja uniwersum jakieś powinienem sobie w Marvelu masz stworzyć. Entertainment, po prostu, nie? Dawno masz już swoje uniwersum, to jakby, jakby się zauważył, widzisz. Zabnij ten łeb. To się musi tuszyć, to się musi tuszyć. musi tuszyć. Albo tuśnięt. Nie no, ale wiecie, co to jest tuszyć? Co to jest tuszenie? Jak bierzesz mięso w tym na przykład? Nie, 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 to jest ten, jak pan, jak pan major mówi, to się musi tuszyć. O! O! O Jezu! O! Co? Nie! Widziałem to! Widziałem to! A czy Boczek się rozwalił? Ale ja no proste, że tak. To się musi tuszyć. Dziabu, 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 dziab. Nie wiecie, co to dobry internet w takim razie, panowie. Mi Mati podsyła takie często rzeczy i Paweł. No Paweł na pewno. No, no tak, no bo tam Paweł, wiadomo. Eksperci od tego uniwersum. Ten Paweł to ekspert, to prawda. To prawda. Dobra, myślałem, że pukniesz. No to chłopie, co? A nie, no ciebie. Ale jednak nie. No ja wiem, ja też się nieraz przyjechałem z taką nadzieją co do Hogatego. No też myślałem, a tutaj tylko tak. I co robiłeś? Smutno mi było trochę wtedy. Jest. Potem poszedł do szpitala. I potem jakieś ściemy walił, że ja prawie umarłem. Mogę tylko pomidorka, nie mogę zjeść. Ale pomidorka mogę, Sylo? Bo nie lubię, bo nie lubię. Sylo, pomidorka. To było? Ja uwielbiam, że Sylo sobie pomylił kwestię całkowicie, bo pomidorka ja mogę. Nie, bo nie mogę. Zjedz pomidorka smacznego. Nie, doleciało. Ale ja nie chcę, bo nie. Nie, z ciebie się szkoda robię, jak sobie oglądam to takie gówno jeszcze. Nie doleciałem, ale w ogóle. To... Te twoje rady, typu weź se posu lub, wiesz, pieprzu nasyp, no to wiesz, dokąd są. Do Pilzna. Nie doleciałem. Ja sobie, wiesz, w dupie jakiegoś burgerka, czy jakiegoś innego pad thaia, czy jakiś taki razek, patrzę jakiś boczek, nie, kanapkę z pomidorkiem i serkiem bez masełka jeszcze. Mówię, boczek, no ogarnij się, zjedz. Ale ja też nie mam masła, halo, ja też nie mam masła. No ja też nie mam masła. Mogę tłuszczu w ogóle, zero. Tłuszczu, soli, po soli pieprzu. To ci się w głowie popsuje. Niektórych warzyw ciężkich. Jakich warzyw nie możesz? Warzyw ozdrowe, no, papryka, kukurydza, celuza. A propos warzyw, miałem separne taki śmieszny żarcik teraz do powiedzenia, czekam, ale ja się myślę... Czekaj, bo on nie skończył! Bo on nie skończył, przepraszam, to jest uniwersum, sorry. Mówiliśmy ci z Shepardem, pij z nami, pij Boczek! To ty nie! No i masz! To jest koniec historii. No i to jest właśnie to uniwersum, w sensie oglądasz jakby ten ułamek jakby informacji? Sylo wypadł. Oglądasz ten ułamek informacji? Widziałem. Tak. To prawda. Ja opowiadam historię, Boczek miał taką... Ja powiem tak, ja powiem tak. Ja muszę opowiedzieć wam historię, a wiecie, jak ja mam historię? Czekać? Nie, nie, nie. W następnym odcinku powiem, w następnym odcinku. W następnym odcinku! W następnym już skończyliśmy. Dawno temu wypadłem. Później.